Zrównywanie tej postaci jedynie do ostatniego aktu jej życia, czyli do oddania życia za inną osobę, jest degradowaniem tej postaci do 1% jej dokonań. Mieliśmy przed chwileczką cytat kolegi, znaczy nie kolegi prezesa, ale który został wykorzystany przez kolegę prezesa. Jesteście solą ziemi. I cóż zrobić solą, jeżeli utraci swój smak, czymże się ją posoli? A tam dalej werset, dosłownie, jest jeszcze dalsza część. Jesteście światłem świata i nikt nie umieszcza światła pod korcem. I to są takie dwie pokusy, które dotyczą między innymi nas, jako wyrazicieli dość wyrazistej i przede wszystkim prawdziwej idei narodowej. Po pierwsze jest pokusa rozwodnienia naszej idei, utracenia smaku przez sól. To jest pierwsza pokusa. My nie możemy rozwodnić naszej idei, nie możemy jej opuścić. Natomiast jest też druga pokusa, o której musimy powiedzieć. Mianowicie, my nie możemy się zgettoizować. My nie możemy zejść do katakumb w imię czystości idei. Tego też nie możemy zrobić. Koleżanki i koledzy, mieliśmy tutaj przykład wielokrotnie podawany wielokrotnie kierowany do nas, żebyśmy naśladowali świętego Maksymiliana Kolbe. Oto teraz mam, może każdy z nas, ja sobie zadawałem takie pytanie, każdy z nas może sobie zadać takie pytanie, okej, ale jak naśladować takiego giganta? Gość oddał życie za innego człowieka w Auschwitz. Nasze szczęście, my nie mamy Auschwitz, nie jesteśmy w Auschwitz teraz. To co, mamy czekać na Auschwitz, żeby naśladować świętego Maksymiliana Kolbe? Nie. Tutaj zaczyna się moja prośba. Otóż to naśladowanie, w ogóle zacznę jeszcze, że jest dla mnie wysoce niesprawiedliwe i krzywdzące i bardzo się cieszę, że organizatorzy pielgrzymki przedstawili życiorys świętego Maksymiliana Kolbe, dlatego że zrównywanie tej postaci jedynie do ostatniego aktu jej życia, czyli do oddania życia za inną osobę, jest degradowaniem tej postaci do 1% jej dokonań. Dlatego bardzo się cieszę, że ten życiorys wybrzmiał. Ja wiem, że w ramach formacji wszechpolskiej ten życiorys na szczęście jest wałkowany i w związku z tym wszyscy wiemy, z jakim gigantem my mamy do czynienia i my teraz tego giganta mamy naśladować, a przynajmniej nam gadają, żebyśmy go naśladowali. Ale w jaki sposób go naśladować? W obecnych czasach wystarczą małe rzeczy. W obecnych czasach wystarczy, że nie będę wstydził się zrobić znaku krzyża przed posiłkiem, będąc na stołówce w pracy. W obecnych czasach wystarczy, że pozdrowię słowami szczęść Boże siostrę zakonną, która mnie mija na ulicy. W obecnych czasach wystarczy, że klęknę przed kapłanem, który niesie ze sobą najświętszy sakrament. Klęknę przed najświętszym sakramentem, który jest niesiony przez kapłana. W obecnych czasach wystarczy, że wyjdę na miasto w sutannie, jeśli jestem kapłanem. Nawet, szanowni księża, osoby duchowne, prawdopodobnie nie zdajecie sobie sprawy, jak wielką siłę świeckim, katolikom świeckim daje fakt mijania księdza w sutannie. Takie mamy czasy. Takie mamy czasy. I w związku z tym, że jest to akt odwagi, to dodaje siły również nam, świeckim. I tak samo, kiedy widzę w pociągu siedząc, że naprzeciwko pasażer podczas startowania pociągu przeżegna się, zrobi znak krzyża, to mi dodaje odwagi. To jest świadectwo wiary. Nie musimy na całe szczęście dla nas umierać w Auschwitz. Zróbmy małe rzeczy. Tutaj przychodzę do tej prośby. Jeżeli poczujesz, że powinieneś coś zrobić, w rozumieniu właśnie wykonać gest katolicki być może, ale się wstydzisz. Wstyd jest uczuciem.
Nie ma nic złego w tym, że to uczucie przyszło. Często to jest niezależne od nas. Pytanie, co z tym zrobisz? I tutaj prośba. Zrób to, co powinieneś. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem!